Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam nieco przybliżyć książkę Roberta Tracza Kaszubskie pstrągi. Jej premiera miała miejsce na tegorocznej poznańskiej Rybomanii. Premiera i promocja, ponieważ Robert siedział z nami na stoisku sztuki łowienia, podpisywał swoją książkę, rozmawiał ze zwiedzającymi, wpisywał dedykację. Zrobiłem nawet dla Was wywiad z Robertem Traczem. Oto on. Cześć! W tym tygodniu ukazało się najnowsze wydanie poszukiwanej przez wielu książkarzy książki Roberta Tracza, Kaszubskie pstrągi. Jak widzicie, do Janusza Kamińskiego czy Andrzeja Wajdy jeszcze mi daleko, ale postanowiłem w związku z tym, że sam Wam nieco o tej niesamowitej książce opowiem. Jest to wydanie drugie, uzupełnione i, jak sam autor opowiada, uwspółcześnione, ponieważ dostosowane zostało do nowych czasów. Pierwsze wydanie miało miejsce 20 lat temu i Robert tutaj na samym początku, we wstępie, przytacza swój wstęp, który napisał 20 lat temu, i pojawia się oczywiście nowy wstęp, w którym odnosi się do tego wcześniejszego. Pokazuje, co się zmieniło, co zmieniło się na lepsze, co zmieniło się na gorsze, i do tych nowych zjawisk jak gdyby się odnosi w dalszej części książki. Warto tutaj oczywiście jeszcze powiedzieć o tym, że Robert jest nie tylko pisarzem, bo również tak go należy określić, jest literatem, czego mu odmówić nie można, jest stałym współpracownikiem sztuki łowienia, jest również plastykiem i rysownikiem, ilustratorem także między innymi swojej książki. To jego rysunki są ozdobą, na pewno bezdyskusyjną ozdobą tej książki. Co w książce? Zaczyna się, oprócz oczywiście wstępu, o którym przed chwilą powiedziałem, od opisu Kaszub, regionu, z którym autor jest związany i który na pewno bardzo mocno kocha, co zresztą nie tylko wynika ze słów w czasie rozmowy, ale także wynika z opisu, pełnego uczuć i bardzo mocno nacechowanego emocjami. Dalej poświęca kolejny rozdział Kaszubom, mieszkańcom Kaszub, ich kulturze, obyczajom, bardzo mocno zaznacza ich odmienność, ale też bardzo mocno zaznacza ich patriotyzm. Kolejny rozdział to są już rozdziały poświęcone rybom i łowieniu ryb bardzo szeroko rozumianemu, to znaczy i rybołówstwu, czyli takiemu łowieniu, któremu my się nie poświęcamy, ale także łowieniu na wędkę, oczywiście łowieniu po to, żeby te ryby zjeść, ponieważ takie było życie. Dalej mamy rozdział poświęcony kuchni, już w ścisłym tego znaczeniu. Ma piękny tytuł Pieczonki na rożynkach i rzeczywiście jest to taki dość szeroki opis tego, w jaki sposób te ryby Kaszubi przygotowywali, w jaki sposób je konserwowali, suszyli, piekli itd. itd. Dalej mamy rozdział poświęcony sposobom łowienia, czyli nosi on tytuł Boty, blizy, kipy, czyli tutaj znajdziecie informacje dotyczące łódek, dotyczące sieci, dotyczące tego, w jaki sposób tworzyli grupy, dzięki którym te połowy mogły się odbywać i były coraz lepsze, ale także znajdziecie tutaj informacje o tym, jak z tych połowów korzystała nawet oczywiście bezpłatnie biedota korzystająca, będąca przy tym, jak ci rybacy wracali z połowu. Kolejny rozdział poświęcony jest rzekom.
Zaczyna go motto. Wędkarstwo to przede wszystkim wolność. Iść całe kilometry za pstrągami, pić wodę ze źródeł, być samotnym i wolnym przynajmniej godzinę, dzień albo nawet tygodnie i miesiące. Wolnym od telewizji, gazet, radia i cywilizacji. To jest fragment z książki Ota Pawla Śmierć pięknych saren. I ten rozdział otwiera jak gdyby opisy wszystkich kaszubskich rzek, całego kaszubskiego pojezierza. Tutaj oczywiście znajdziecie Radunię, jej dopływy. Znajdziecie Kłodawę, Wieżycę z Wetcisą, Wetcisę, opis Redy z Bolszewką i Gościnną i oczywiście chyba najbardziej znaną, czyli Słupie z Kamienicą i z Kotawą. Ja zachęcam do czytania tej książki nie tylko ze względu na to, że jest opisem rzek. To oczywiście zainteresuje nas, wędkarzy, ale cały ten początek na pewno jest kierowany do wszystkich. Na pewno zachwyci wszystkich tych, którzy kochają przyrodę, którzy szukają jeszcze miejsc, w których mogą być sami. Zachęcam, zapraszam. Oczywiście książka jest do kupienia w sklepie stacjonarnym i internetowym Salar, ponieważ to jest wydawca tej książki. Dziękuję za Twoją uwagę. Mam nadzieję, że film się podobał. Zapraszam do oglądania pozostałych. Nie zapomnij zalajkować i zasubskrybować mojego kanału.